Witam Was na kanale Serce do Serca. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć słowo, które otworzy Was na błogosławieństwo. Przede wszystkim chciałabym, żebyście nie szukali dostatku w postaci obfitości w finansach, ale żebyśmy szukali tego, co ukryte, co ma skarb w niebie, a wówczas Bóg Ojciec obiecuje, że już tu na ziemi nasze spichlerze będą pełne. Zatem, zanim do tego przejdziemy, przypatrzmy się też słowom Jezusa, kiedy powiedział, że bogatemu trudno jest wejść do Królestwa Niebieskiego. I teraz wielu myśli, że bogactwo jest złe, trzeba się wystrzegać, trzeba żyć w nędzy, trzeba martwić się o finanse. Ale właśnie o to chodziło Jezusowi w tym wersecie. Wiecie, ja swojego czasu, kiedy byłam na początku mojej drogi zawodowej, którą otworzył mi Bóg na drodze dietetyki. I kiedy zaczęłam zarabiać z tej dietetyki, poczułam, że w moim sercu robi się nieporządek, że gdzieś ta radość z Boga wewnętrzna zaczyna wyparowywać i zaczynam skupiać się na tych dobrach doczesnych. Wówczas Pan przemówił do mojego serca i powiedział, abym je uporządkowała, aby to On był na piedestale. Poszłam wtedy do spowiedzi i powiedziałam kapłanowi, że moje serce jest nieuporządkowane, że pomimo tego, że nie zarabiałam jakoś mega dużo, to były początki. W każdym bądź razie widzicie, że to nie chodzi o stan konta, to chodzi o stan naszego serca. I kapłan powiedział mi, że jeżeli chcę, że tak powiem, uwolnić swoje serce, powinnam zrobić coś właśnie w stronę hojności. Zatem zaczęłam pomagać też innym ludziom, którzy na przykład nie mieli pieniędzy, właśnie też doradzać w kwestiach odżywiania i tak dalej, i tak dalej. Następnego miesiąca zarobiłam dwa razy tyle. Widzicie, ale w tym wszystkim nie może być chęć zapłaty. To nie mają być oczy, które są skupione na zapłacie. To mają być oczy, które są skupione na drugim człowieku. Wiele razy Bóg ubogacał moje serce w miłość do bliźniego. Kiedy widzę ludzi właśnie ubogich, kiedy widzę ludzi nie tyle ubogich finansowo, bo im też służę, ale takich ubogich w miłość, których Bóg stawia na mojej drodze, którym powiem dobre słowo na co dzień, których uściskam, których nie tyle będę namawiać do Boga i do tego, żeby wrócili do Niego, co sama swoim świadectwem przyniosę im niebo. I to oni zadecydują w owym czasie, czy chcą do tego nieba przynależeć. Wiecie, Królestwo Boże to nie jest sprawa jedzenia i picia. To są sprawy właśnie dotyczące tych praw miłości, którymi obdarzył nam Bóg. Zatem ten werset, o którym powiedział Jezus, że bogatemu trudno jest wejść do Królestwa Niebieskiego, nie dotyczy stanu Twojego konta. To słowo dotyczy tego, gdzie są Twoje troski. Jeżeli masz na koncie nawet 1000 złotych i ciężko Ci jest przeżyć, ale Twoje serce jest tylko w tych troskach i zapominasz o dobroci Pana, to błogosławieństwo nad Twoim domem nie będzie. Będziesz cały czas pogrążony w tym, że nie masz, w tym niedostatku, ponieważ tam jest Twoje serce i trudno takiej osobie wejść do Królestwa Niebieskiego. Kolejnym kluczem, który jest bardzo ważny na drodze do właśnie wylania nad Twoim życiem tych wszystkich dobrodziejstw, o którym zapewnia nas Pismo Święte, do których sobie przejdziemy, jest to, że nie dbamy o Królestwo Niebieskie. W naszym sercu jest dużo egocentryzmu, egoizmu, dużo wypełniaczy po prostu tych takich trosk codziennych. I kiedy nie dbamy o Królestwo Niebieskie, nic nam nie zostaje dodane. Jesteśmy nieszczęśliwi, niespokojni, zatroskani, pełni ubóstwa finansowego, ale też tego duchowego. Cały czas zazdrościmy innym, podziwiamy innych, ale sami nie mamy. A Słowo Boże mówi, że Ty sam będziesz miał, a od innych pożyczać nie będziesz. Więc dlaczego chcesz pożyczyć od kogoś, kto dostał od Boga? Chodzi mi tutaj o dobra duchowe, jeżeli sam masz również do tego dostęp, ale sobie na to nie pozwalasz, ponieważ trudno jest bogatemu w troski wejść do Królestwa Niebieskiego. Królestwo Boże jest tu i teraz i możesz w nie wejść.
Dlatego Jezus mówi, że trudno w nie wejść, kiedy w Twoim umyśle są troski. Tu nie chodzi o czas przyszły. My za bardzo wybiegamy w przyszłość. Tu chodzi o tu i teraz. Ja teraz jestem połączona z Królestwem Niebieskim. Tu jest Jezus. Ja skupiam się na Nim, na Jego dobru, którym mnie obdarowuje i które sprawia, że ja mogę ubogacać innych. Zatem Słowo Boże mówi nam również: dbajcie o Królestwo Niebieskie, a wszystko inne będzie wam dodane. Kto hojnie sieje, hojnie zbiera. Podam wam kolejny przykład z mojego życia. Mam natłok obowiązków, Bóg pobłogosławił mi obficie. Mam bardzo dużo pacjentów na diety i ciężko mi się wyrobić z terminami. Dzwoni do mnie kapłan, prosząc o posługę ewangelizacyjną, o świadectwo. I mówię: Boże, nie dam rady. Ale za chwilę przychodzi Duch Święty i mówię: dam radę. Boże, Twoje Królestwo jest najważniejsze. Jeżeli tam potrzebują mnie ci ludzie, ja tam jadę. Wracam, mam 2 razy tyle zgłoszeń. Chodzi po prostu o to, że Bóg odpłaca tym, którzy sieją hojnie. Nie chodzi tutaj o sianie, że teraz będę udowadniał Bogu i rozsiewał cały swój majątek wszędzie, gdzie się da. Okej, to jest ważne, żeby pomagać biednym. Ale chodzi o postawę serca, która zawsze jest gotowa służyć tam, gdzie Bóg nas wzywa. Jeżeli nie wypełniamy woli Bożej, jeżeli nie dbamy o Jego Królestwo, tam, gdzie Bóg nas stawia, to może być Twoje miejsce pracy. Może brakuje Ci uśmiechu do ludzi, wszystkich oceniasz, patrzysz z wyższością. Może w Twoim domu chodzisz taki posępny, gburowaty, niezadowolony. No nie ma w Tobie Królestwa Niebieskiego, nie ma w Tobie życia Jezusa. Więc jak możesz oczekiwać i modlić się do Boga o to, żeby zesłał Ci błogosławieństwo finansowe? Błogosławieństwo finansowe będzie rezultatem tego, że jesteś pobłogosławiony w obecność Bożą tutaj na ziemi. W naszych oczach ma być widoczne niebo. Kiedy człowiek na nas patrzy, ma widzieć Jezusa. Wtedy nawet Twój podarunek, który dasz wolontariuszowi, osobie ubogiej, sprawi, że nie tyle on się skupi na tym, co mu dałeś, ale skupi się na Twojej postawie serca, na tym, że on zobaczy w Tobie Jezusa. I to może być najprawdziwsze świadectwo, jakie on doświadczy w swoim życiu, które sprawi, że on zrozumie, że Bóg jest, bo Bóg właśnie do mnie przyszedł, bo być może on się o to modlił, żeby ktoś na niego spojrzał z taką miłością. Zatem przestań oceniać innych ludzi, przestań nastawiać się na zewnętrze, skup się na wnętrzu, skup się na miłości Jezusa względem Ciebie, podpal się Jego ogniem miłości, a później idź i kochaj innych ludzi. Kochaj ich w taki sposób, jak Bóg kocha Ciebie. Ale jeżeli nie przejdziesz najpierw do Boga, nie zostawisz u Jego stóp wszystkich tych trosk, tych obciążeń, nie możesz zostać pokrzepiony, zatem nie możesz zostać wypełniony Jego obecnością, ponieważ nie oddałeś tego, co zajmuje miejsce w Twoim sercu, które powinno być właśnie przybytkiem Boga. Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki, ale to od Ciebie zależy. Bóg dał Ci wolną wolę. Od Ciebie zależy, czy Mu zaufasz, czy poddasz się, czy oddasz kontrolę, oddasz troski, oddasz lęki. On wszystko zaopatrzy. Naprawdę. On jest Bogiem niemożliwego. W Twoim małżeństwie pojawi się błogosławieństwo. Bóg wyrówna wszystkie konflikty, jeżeli tylko wejdziesz w Jego obecność. Zostaw ten wzrok na drugim człowieku. Zostaw wzrok na tym, czego nie masz w relacji z tym partnerem. Zostaw ten wzrok, który skupia się na niedostatku. Nie mam tego w tej relacji, nie mam tego w finansach, nie mam tego w miejscu pracy. Wszystko masz, ok? On tu jest. Wszystko masz w tym, który wypełnia Twoje serce. Ale pytanie, czy je wypełnia? Ponieważ dużo ludzi nosi etykietkę: jestem sługą Bożym, wierzę, jestem w Kościele. Ale czy naprawdę? Jezus powiedział: po owocach ich poznacie. Mój pokój będzie nad tymi, którzy przynależą do mnie. Czy masz pokój serca? Wiecie, nie chodzi mi o takie pojedyncze sytuacje, w których wypadamy z tego pokoju. Tak, wypadamy z tej kolei Królestwa Niebieskiego. Ale chodzi mi o taki przewlekły stan parametralny, który dzieje się w sercach ludzi, którzy w ogóle nie oddali swojego życia Jezusowi, bo jest w nim za dużo ludzkiego myślenia. A Jezus jest właśnie w tej sferze ducha, do której się musimy podłączyć, jeżeli chcemy otrzymać to wszystko, o czym będziemy tutaj teraz czytać.
Słuchajcie, mamy dzisiaj bardzo dużo mówców, bardzo dużo motywatorów, którzy mówią nam, jakie są techniki uwalniania finansów, właśnie tej obfitości nad naszym życiem, prawo przyciągania. I oczywiście, że ono działa na tej ziemi, ponieważ Bóg tak to skonstruował, że to prawo przyciągania działa, ale ono może spowodować Twoje przekleństwo. Ponieważ kiedy w centrum ustawisz finanse, kiedy w centrum ustawisz właśnie różne techniki finansowe, to i tak będziesz wewnętrznie szczęśliwy, utracisz swojego ducha. A Bóg mówi w swoim Słowie Bożym: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale bójcie się tych, którzy zabijają ducha. Zatem, jeżeli patrzę na to, co dzieje się w świecie, cierpię razem z Bogiem z powodu głupoty moich braci i moich sióstr, ponieważ tylko Biblia ma receptę na prawdziwe błogosławieństwo, które dotyka korzenia duchowego, a w rezultacie sprawia, że troski doczesne przestają nas interesować. Bóg nie chce, żebyś cierpiał niedostatek, ale już na pewno Jego wolą nie jest to, abyś właśnie w centrum ustawił korzyści dla zaspokojenia swojego egocentryzmu. Wszystko ma być efektem Bożej opatrzności, ale nie celem samym w sobie, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, mając 1000 złotych, możesz być jak ten bogacz, o którym powiedział Jezus, nie wchodząc do Królestwa Niebieskiego w sposób lekki, w sposób prosty, tylko jakbyś chodził po uchu igielnym. Bardzo trudno ci będzie, a może być też tak, że zamkniesz całkowicie przed sobą drzwi. Zatem nie idź za mówcami, idź za Biblią, idź za błogosławieństwem Pana nad swoim życiem, ponieważ ono gwarantuje ci bezpieczną drogę zbawienia. Obietnica błogosławieństwa nad Twoim życiem, Księga Powtórzonego Prawa, 28 rozdział. Polecam, abyście medytowali te słowo. Jeżeli pilnie będziesz słuchał głosu Pana, i pamiętajmy, że głos Pana jest w Twoim sercu, a także jest nim Słowo Boże, i będziesz wiernie wypełniał Jego słowo, które Ci daje, wtedy Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystko. Jeżeli będziesz słuchał Jego głosu, Twojego Boga, spłyną na Ciebie wszystkie błogosławieństwa. Otrzymasz błogosławieństwo w mieście i na polu. To znaczy, że gdziekolwiek się będziesz poruszał, niczego nie będzie Ci brakować, a Twoje pole będzie obfitować właśnie w plony. Nie będziesz smakował głodu, niedostatku, jeśli będziesz wypełniony głosem Pana. Błogosławione będzie Twoje potomstwo, Twoje plony, Twoje bydło, czyli Twoja praca, Twoich rąk i Twoje dzieci. Cielęta Twoich krów i młode Twoje trzody. Błogosławiony będzie Twój kosz, czyli na przykład stan Twojego konta, Twój kosz, do którego zbierasz, z pracy Twoich rąk. To będzie błogosławione, będzie pod pieczęcią Pana, jeśli będziesz słuchał Jego głosu. I Twoja misa na ciasto, czyli Twój talerz. Wszystko to, co będzie dotyczyło Ciebie, będzie pod błogosławieństwem i pod dostatkiem, jeśli będziesz służył Królestwu Niebieskiemu. Otrzymasz błogosławieństwo, gdy będziesz coś zaczynał i gdy będziesz coś kończył. Zatem jakiekolwiek przedsięwzięcie nie rozpoczniesz, jakąkolwiek pracę, biznes, cokolwiek nie oddasz pod panowanie Pana, mając na względzie Jego Królestwo i to, żeby nie myśleć o finansach, ale żeby On trzymał nad tym swoją pieczę, to będzie również błogosławione. I nie będziesz się o to martwił, ponieważ Pan będzie nad tym czuwać. Pan pozwoli Ci pokonać Twoich nieprzyjaciół, którzy będą przeciwko Tobie. Jedną drogą wyruszą przeciw Tobie, lecz 7 będą przed Tobą uciekać. Mowa tutaj o tym, że dużo ludzi będzie nam zazdrościć, dużo ludzi będzie chciało nam uprzykrzyć życie, ponieważ nie będą mogli znieść naszego błogosławieństwa i obecności Bożej, która w nas jest. I sami będą zazdrościć tego, co sami nie osiągnęli w swoim życiu. Będą patrzeć na siebie, na Ciebie i będą widzieli właśnie uprzedzenie do tego, w jaki sposób chodzisz w duchu Pana. Zatem Bóg mówi, że oni wymierzą w Ciebie strzały, ale za niedługo będą w Ciebie uciekać, ponieważ mądrość Pana spłoszy ich, która będzie w Tobie.
Będziesz błogosławiony w kraju, który dał Ci Pan, jeżeli będziesz zachowywał Jego słowo, Twego Boga i chodził drogami, które On Ci wskaże. Pan uczyni z Ciebie naród święty, tak jak Ci uprzysiągł. Wtedy wszystkie narody zobaczą, że nosisz imię Pana na swym czole. I będą się Ciebie bały, czyli chodzi tu o bojaźń Twoich nieprzyjaciół. A Pan zapewni Ci obfite dobra, potomstwo, bydło i plony, które Pan przysiągł Twoim przodkom. Widzimy, że Bóg tutaj już w księdze Jeremiasza mówił do proroka, że jeżeli pilnie będziesz słuchał głosu Pana, zawsze jest to podkreślone. Niczego brakować Ci nie będzie. Co powiedział Jezus do uczniów? Czy kiedykolwiek brakowało Wam odzienia? Czy kiedykolwiek, kiedy powiedziałem pójdźcie za mną, cierpieliście niedostatek? A uczniowie odpowiedzieli: nigdy, Panie, chociaż nic nie zabraliśmy ze sobą, nigdy niczego nam nie brakowało. Tak dobry jest Pan. Pan otworzy dla Ciebie bogaty skarbiec nieba, aby w odpowiednim czasie zalać deszcz na ziemi. On będzie błogosławił każdej pracy, jakiej się podejmiesz. Rozumiesz to? Że Pan Bóg Twój będzie błogosławił każdej pracy, jakiej się podejmiesz. Nie będziesz musiał myśleć o tym, czy ta praca wniesie dostatek do Twojego życia. Jeżeli skupisz się na Jezusie, On zajmie się Tobą, jeżeli Ty będziesz się troszczyć o Królestwo Niebieskie. W tym jednym zdaniu, troszcie się o Królestwo Niebieskie, a wszystko inne będzie Wam dodane. Jest cała recepta tego, aby przestać się martwić o dobra doczesne. Dalej, będziesz udzielał pożyczek innym, lecz sam nie będziesz pożyczał od nikogo. To jest zapewnienie Pana. Będziesz zawsze we czci, a nie w poniżeniu, jeśli będziesz posłuszny głosu Pana, Twojego Boga, który Ci dziś przekazuje i będziesz się gorliwie wypełniał. Jeżeli nie odstąpisz ani na krok od wszystkich Jego słów, które Ci dzisiaj daje, aby nie iść za innymi bożkami i im nie służyć. Zatem dzisiaj Jezus mówi do Ciebie, jeżeli będziesz sprawiedliwy w Jego oczach, to znaczy to, co dzisiaj czytamy, jeżeli to wypełnisz w swoim życiu, jeżeli to zastosujesz, niczego nie będzie Ci brakować. I teraz słowo dla tych, którzy mają mało, ale chcą siać hojnie. Nie odwracaj się od ubogich, a Bóg nie odwróci się od Ciebie. Jeśli będziesz miał wiele, stosownie do tego dawaj jałmużnę. Czyli jeżeli będziesz miał mało, daj stosownie do tego, ile posiadasz. Ale dawaj, bądź hojny, a Bóg Ci odda jawnie. Dawaj potrzebującym, a jeżeli będziesz miał mało, nie obawiaj się dać skromnej jałmużny. W ten sposób zgromadzisz sobie w niebie wspaniały skarb na czas niepomyślny, gdyż jałmużna ratuje od śmierci duchowej i chroni przed ciemnością za życia. Każdy, kto daje jałmużnę, składa Najwyższemu przyjemną ofiarę. Zatem czas niepomyślny to czas taki, w którym Ty sam możesz stanąć w jakimś niedostatku. Ty sam możesz pogrążyć się w jakiejś ciemności, ale Bóg również odda Tobie. On zaopiekuje się Tobą w Twoim nieszczęściu, jeżeli Ty będziesz troszczył się o Twoich braci w miejscu, w którym Ty sam posiadasz, bo wiesz, że to nie należy do Ciebie, bo wszelkie dobro pochodzi z rąk Pana i jest nad Tobą. Zatem wtedy, kiedy Ty pogrążysz się w ciemności, kiedy doświadczysz jakiejś próby, czy wtedy nie będziesz złorzeczył Bogu, tak jak na przykład Hiob zachował tę postawę wierności, kiedy Bóg mu błogosławił, dawał potomstwo, dawał dobra materialne, a później cierpiał niedostatek, chorobę. On nie przestał złorzeczyć, ale i wtedy Bóg nie zapomni o Tobie. On będzie z Tobą, jeżeli Ty nie będziesz przeciwko Niemu, jeżeli będziesz hojny i będziesz dbać o Niego, o Jego Królestwo. Zatem dlaczego Bóg chce, żebyś właśnie otrzymał ten dostatek w postaci Jego obecności przede wszystkim, ale też w postaci niezależności finansowej. Po pierwsze, słowa z drugiego listu do Koryntian, 9 rozdział, wersety od 10. Ten, który hojnie sieje, hojnie też będzie zbierał. Wzbogaceni we wszystko będziecie mogli wykazać się wszelkiego rodzaju szczodrością, która przyczyni się przez Was do dziękowania Bogu. Czyli Bóg tutaj wskazuje na to, że jeżeli hojnie siejesz, czyli dbasz o Jego Królestwo, jeżeli idziesz tam, gdzie Jego głos Cię wzywa, jeżeli skupiasz swoje myśli na sercu Boga, jeżeli On jest dla Ciebie całym Twoim światem i kochasz Go z całego swego serca i z całej swojej duszy, a bliźniego swego jak siebie samego, jeżeli troszczysz się o Jego Królestwo i hojnie siejesz właśnie w tej postaci, to hojnie też będziesz zbierał.
I teraz Bóg ci pobłogosławi. Nie będziesz cierpiał niedostatku finansowego, dlatego że tutaj słowo w drugim liście do Koryntian odpowiada nam, że Bóg ma wzgląd na to, ze względu na to, że wzbogacony we wszystko, czyli właśnie nie cierpiąc tego niedostatku, będziesz mógł wykazać się wszelkiego rodzaju szczodrością. Czyli mając, sam mając, możesz być szczodry dla innych. I o to Bogu chodzi, żebyś był niezależny. Zarówno w te braki emocjonalne, duchowe, te wszystkie takie wypełniacze, którym się skłaniasz na zewnątrz, je masz mieć w sobie. Bóg ci je da, kiedy skupisz się na Nim, na Jego Słowie. On wszystko wypełni. I wtedy mając Jego obecność, mając Jego miłość, możesz iść do poturbowanego małżonka i kochać go szczodrze. Możesz wylewać na dzieci, które gdzieś tam mają ubytki. Różnie to wszystko w życiu wygląda. Ale możesz je kochać mądrze, ale możesz je kochać też w taki sposób ponadnaturalny. Miłością agape, kiedy sam jej doświadczasz. I tak samo z finansami. Jeżeli ich doświadczasz, jeżeli nie cierpisz niedostatku, a twoje myśli nie są nakierunkowane na niedostatek, bo według wiary twojej ci się dzieje. Jeżeli ty myślisz, że nie zarobisz, jeżeli ty myślisz, że Bóg nie ma względu na ciebie, jeżeli myślisz, że On zapomniał o tobie, że błogosławieństwo jest nad innymi, ale nie nad tobą, to Jezus nic nie może uczynić z powodu twojej małej wiary. Dalej czytamy. Ponieważ będziesz się szczodrze, i to przyczyni się do dziękowania Bogu, czyli o to Bogu chodzi, abyś obfitował we wdzięczność. Gdyż ta święta posługa nie tylko zaradza ubóstwu duchowemu, emocjonalnemu, fizycznemu, tak, jeżeli chodzi nawet o przyjaciół, o ludzi, u których będziesz miał powodzenie, jak mówi Biblia, co sobie wcześniej czytaliśmy w Księdze Powtórzonego Prawa. Będziesz miał dużo przyjaciół, będziesz miał przychylność u ludzi, ale będziesz miał też dużo nieprzyjaciół. Ale oni nie dotkną ciebie. Wszystkie ich strzały będą odbijać się od obecności Bożej, którą nosisz. Bo nie jesteś w stanie właśnie zareagować na ich strzały. One nic dla ciebie nie znaczą. Usuniesz ich z ich życia. Zablokujesz, pobłogosławisz, niech idą. Po prostu. Nie jest to dla ciebie znaczące. Nie dotyka to ciebie, bo ty masz właśnie obietnicę Boga, która jest nad tobą i jest wyryta w twoim sercu. O to chodzi Bogu. Bogu nie chodzi o to, żebyś ty był biedny duchowo, emocjonalnie, fizycznie, w postaci relacji, przyjaciół, finanse. Bóg nie chce tego dla ciebie. Bóg chce, tak jak mówi Biblia, stań na słowie. A kiedy staniesz na słowie, zobaczysz cuda. Ponieważ według twojej wiary zawsze się dzieje. Nie inaczej. To wiara jest motorem napędowym dla wszelkich błogosławieństw w twoim życiu i nad twoim życiem. Dzięki świadectwu tej posługi, czyli o tym, co sobie tutaj omawiamy, oddadzą oni chwałę Bogu za posłuszeństwo Jego słowu. Modląc się za was, będą czuli głęboką więź z wami ze względu na niezwykłą obfitość łaski, której Bóg wam udzielił. Bogu niech będą dzięki za jego niewysłowiony dar. Bogu niech będą dzięki za jego żywe słowo, które jest nad nami i które obiecuje nam tyle pięknych błogosławieństw. I nie ze względu na te dobra doczesne będę wielbił Pana. Nie będę oddawał im pokłonu. Będę oddawać pokłon Stwórcy Bogu, Panu memu, który jest moim przyjacielem i który wypełnia moje serce swoją obecnością. A wszystko to, co będzie mi dodane, przyczyni się do większej chwały, do dziękczynienia Panu, ale nadal moje serce będzie wolne od rzeczy materialnych i będzie hojne tam, gdzie Bóg chce, żeby zasiać. Ponieważ to jest recepta na życie w Królestwie Niebieskim. Amen.